podpunkt A. Czyli te dwie funkcje muszą być sobie równe, czyli 0,04c kwadrat minus 2,4c plus 37 ma być równe 0,03c kwadrat dodać 0,15c plus 1. Otrzymujemy 0,01c kwadrat, odjąć 2,55c, dodać 36 równa się 0. Obliczamy deltę, czyli minus 2,55 do kwadratu, odjąć 4 razy 0,01 razy 36, otrzymujemy 2,55 kwadrat, odjąć 4 razy 0,01 razy 36. Pierwiastek z delty jest równy 2,25, więc C1 jest równe 2,55 minus 2,25 dzielone przez 0,02, to się równa 15. I C2 jest to 2,55 plus 2,25 przez 0,02 i wychodzi nam 240. Wiemy, że C ma należeć od 5 do 25, więc odpowiedź 15 jest prawidłowa. Podpunkt B, czyli nadwyżka podaży ma być większa, ma przekraczać 11 ton. Czyli podaż minus popyt ma być więcej niż 11. Czyli 0,03c kwadrat dodać 0,15c plus 1, odjąć 0,04c kwadrat, dodać 2,4c, odjąć 37, ma być więcej niż 11. Czyli minus 0,01c kwadrat, dodać 2,55c, odjąć 47, ma być większe od 0. Delta 2,55 do kwadratu, odjąć 4 razy minus 1/100 razy minus 47, to się równa 4,6225. Pierwiastek z delty jest równy 2,15, więc C1 jest to 2,55 na minusie minus 2,15 podzielić przez minus 0,02. To się równa 235. Lub C2 minus 2,55 dodać 2,15 przez minus 0,02, to się równa 20. Więc to jest nasza odpowiedź. Przy 20 zł za kilogram ta nadwyżka będzie wynosić powyżej 11 ton.